Cześć, w tym odcinku vloga opowiem Ci o tym, jak pozbyć się negatywnych przekonań na temat pieniędzy. No bo te przekonania są, znaczy one są nam niepotrzebne, ale pozbycie się ich jest nam potrzebne do tego, żebyśmy mogli pieniądze zarabiać, żebyśmy mogli zarabiać większe pieniądze. No bo każdy ma jakby taki termostat finansowy. Idziemy sobie tutaj ścieżką leśną. Mamy taki termostat finansowy, czyli jakby to, co często powtarzam, jest, robisz to, kim jesteś, a nie to, co wiesz. Więc jeżeli jakby masz przekonanie o sobie, że jesteś osobą na poziomie tych 3000, nie wiem, bo chyba to się zdewaluowało, nie wiem, ciągle mam te 3000. O tyle pamiętam, że ileś tam lat temu zarabiałem na etacie jako nauczyciel w szkole, więc to może był ten mój termostat finansowy. Coś w tym jest, bo ciągle jakoś mam te 3000 gdzieś tam w głowie, więc to też ciekawe. No i te przekonania finansowe po prostu blokują Twoje zarabianie pieniędzy. I to oczywiście się nie dzieje na poziomie świadomym. Czyli to nie działa tak, że na przykład masz jakąś okazję, żeby zarobić pieniądze i mówisz sobie, kurczę, świadomie to wiem, że mój mózg blokuje zarabianie pieniędzy i wiem, że tego nie zrobię. Nie, to polega na tym, że jak tak ktoś z boku spojrzy, to też jest ważne, bo ja na konsultacjach z klientami, jeżeli w ogóle chcesz konsultację ze mną sobie wykupić, tutaj na dole masz adres e-mail, możesz napisać, zapytać, jak mam konsultację z klientami, to bardzo często jakby ja z boku widzę, nawet czasami ktoś mi napisze coś w mailu, już tam widzę trzy jakby rzeczy, które zdradzają, trzy słowa, jakieś zwroty, które zdradzają, że ta osoba no ma takie negatywne jakieś tam programy finansowe, no i trzeba sobie z nimi zacząć radzić. Ja sobie zacząłem z tym radzić, znaczy pierwszy w ogóle punkt, żeby sobie radzić z tymi negatywnymi wzorcami finansowymi, no to jest to, że musisz w ogóle wiedzieć, że one istnieją. Ja tam gdzieś na szczęście czytając, bo to dzięki czytaniu książek w ogóle dowiedziałem się o czymś takim, że coś takiego istnieje jak negatywne wzorce finansowe. Nawet samo to, że w NLP tam się uczymy o presupozycjach i tam jakby zrozumiałem, że jeżeli mówisz, że nie chcesz czegoś mieć, to ciągle o tym myślisz i jakby podświadomość bardziej podąża za obrazem niż za tym, co mówisz. Czyli obraz jest o wiele szybciej działa na naszą podświadomość niż tekst, no bo tekst to jest po prostu kod gdzieś tam, który nasz mózg musi rozszyfrować. Więc jak już wiesz, że na przykład jak mówisz, nie chcę być biedny, to tak naprawdę sobie w kółko powtarzasz. Druga rzecz, o której musisz wiedzieć, więc lepiej sobie mówić, jestem chodzącym milionem dolarów, bo Twoja podświadomość tak w skrócie działa tak, że jeżeli przykładowo pojawia się jakaś okazja, typu byłeś u mnie na webinarze i widzisz, że jakaś tam osoba zrobiła, moja klientka zrobiła milion na kursach i mówisz, kurde, nie jestem gorsza od niej, to jest do zrobienia, Mirek mi wszystko pokazał, to jest takie proste, siadam nagrywać kurs, nie? Czyli też będę miała milion, to mówisz na poziomie takim logicznym, no i później się okazuje, że po 2 latach nic nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, zawsze jakieś przeszkody, a to się rozchorowałaś, miałaś katar, coś tam miałaś gorszy dzień i okresy. No bo tak właśnie działa podświadomość. Czyli podświadomość po pierwsze, jeżeli do 7 roku życia w dzieciństwie, gdzieś tam, to tak oczywiście w uproszczeniu, mówiono ci, masz taki obraz siebie, że jesteś osobą, która zarabia niewiele, jest taką średnią, jeżeli chodzi o pieniądze, nie jest osobą bogatą. W naszej rodzinie zawsze była bieda, brakowało. Ja w ogóle jeszcze się wychowałem w rodzinie wielopokoleniowej, więc moja babcia, dziadek, tam on się prawie nie odzywał, ale to była jedyna osoba, mój dziadek, która trochę coś tam z finansami robiła, jakieś kupiła kilka działek i tak dalej. Ale ogólnie gdzieś ciągle słyszałem o tym, że jak nie doję jedzenia, to będę tam jadł brukiew. Nie wiem, skąd się to wzięło brukiew, chyba w obozach jedzono. I z biedy, więc jakby to jeszcze mi przekazywano, musiałem się jeszcze z tego wyleczyć. No i masz to w sobie, tak, do 7 roku życia, tak około, nie? Bo wtedy jakby twoi rodzice, twoje otoczenie, w moim przypadku jeszcze babcia, dziadek, wgrali ci jakiś program, czyli powiedzmy wizję świata, że ogólnie jest strasznie, jest biednie, musisz uważać, bogactwo to nie dla nas i ogólnie ci, którzy bogaci, to tam źli. No i wgrywać coś takiego. No i wtedy twoja podświadomość, po pierwsze, jeżeli ty masz jakiś cel, będę milionerem, no to ona sobie porównuje, kurde, milioner, przecież to ci źli ludzie, nie? I po drugie, ty, Mirosław Skwarek, bogactwo, no nie, ty masz się tego bać i w ogóle to nie jest dla ciebie. Że jakbym powiedział, że będę biedny i pokornego serca, to podświadomość super, do 7 roku życia takie mieliśmy informacje, więc to się zgadza, porównują, okej, to możemy w tym iść. Ale jak porównują, no nie, to jest kogoś, ktoś, od kogo uciekasz, no to będzie to sabotowało. Na przykład niektórzy właśnie się rozchorują podświadomie, czyli podświadomość nawet na tym tle i poziomie immunologicznym wpieprzy cię w jakieś tam, nie wiem, przeziębienie i nie wiem, nie pojedziesz na ten swój występ,
bo na przykład miałeś jakieś przemówienie, które by cię zarobiły pieniądze, albo nie podpiszesz kontraktu, bo stworzysz jakieś takie sytuacje dziwne, że tego nie zrobisz. Później się będziesz zastanawiał, dlaczego. No to właśnie jest praca w tle twojej podświadomości. Tak jak, nie wiem, masz program szpiegujący w telefonie i on cię tam blokuje na poziomie podświadomym, znaczy blokuje jakieś tam programy, albo cały czas sobie działa i ci pieprzy wszystko, nie? Więc żeby to zaczęło działać, czyli żebyś zaczął zarabiać większe pieniądze i żebyś robił te progresy, czyli chodził takie schodki, nie? Finansowe, no to musisz zmienić obraz siebie, czyli to, jak siebie widzisz. No i ja to robiłem łopatologicznie, czyli no oczywiście czytając, rozwijając się i tak dalej, ale ja sobie nagrałem afirmacje, pisałem sobie cele i to było na zasadzie taki ja, Mirek, zarabiam tam, pamiętam pierwsza to była taka 2000 dziennie chyba. Tak, to było coś, w co nie wierzyłem. No i po co się to robi? No bo ja wyszedłem z takiego prostego łopatologicznego, taka psychologia łomem i szpadlem. To była psychologia, która się opierała na tym, na takiej matematyce czystej. Skoro gdzieś tam w moim otoczeniu, w dzieciństwie, od dziecka, tysiące razy mi wmówiono, powiedziano, gdzieś to słyszałem, typu, ty się nie nadajesz, to nie dla ciebie, ty nie jesteś taki mądry, na przykład jak ktoś, twoja siostra i tak dalej. Co tam jeszcze? No, do końca jakby dokładnie tego nie pamiętam, ale ogólnie to nie było, nie wmawiano mi w dzieciństwie, Mirek, ty będziesz milionerem, nie? Albo nie mówili rodzice, kurde, kto to idzie? To idzie przyszły milioner, przecież to by była jedna wielka beka. Więc bardziej praca na etacie, uważaj, wszędzie cię oszukają, no i tak dalej. Takie różne programy. Więc wszystkiego się bałem. Pieniądze to było w ogóle coś strasznego, coś w ogóle niepotrzebnego, nie dla mnie. I miałem taką wizję, że jak będę taki skromny, cichy, nie będę więcej chciał, no to trafię do nieba i w ogóle będzie fajnie. Więc życie nie ma takie biznesowe, zawodowe, w ogóle mi to nie wchodziło w tym okresie. No i stwierdziłem sobie, że skoro wmówiono mi takie głupoty, powtarzano to tysiące razy, no to teraz sobie muszę coś innego wgrać, czyli wmówić. A skoro nie powiedzą mi tego rodzice, no to sam muszę sobie to powiedzieć, bo też jestem dla siebie ważny, już jak dorosłem. No i sobie słuchałem, pisałem jakieś tam afirmacje, słuchałem sobie tego w audio, nawet jakieś takie robiłem eksperymenty, fale tam chyba alfa, to się kiedyś był taki program nawet, Cool Edit Pro, gdzie można było siebie nagrać i tam jakby rzucało to takie fale, znaczy dodawało takie fale, które są falami alfa chyba. Nie pamiętam dokładnie technicznie, ale to są takie fale, że najlepiej się wtedy uczymy, nie? Czyli to najlepiej wchodziło. Nie wiem, czy naukowo było to udowodnione, ale w miarę brzmiało sensownie. Więcej słuchałem gdzieś tam na telefonie, miałem to na komputerze, pisałem sobie cele. Było to jakby coś z boku, bardzo się tego bałem. Opinii innych, bo wtedy jeszcze myślałem, że opinia innych w ogóle jakieś ma znaczenie. No i wydawało mi się, że trochę zgłupiałem, ale cisnąłem w to. I to nie jest tak, że to robisz przez ileś tam miesięcy, non-stop, codziennie, tylko, no tam nie wiem, ze dwa tygodnie, później wracałem do tego. No ale ogólnie robiłem, zapominałem, ale myślę, że to zostawało gdzieś tam w głowie. I powoli zacząłem dostrzegać, że robię progres, nie? I musiałem sobie jakby przyzwyczaić się do tego, że kurde, mogę zarabiać dychę, nie? Jak zarobiłem dychę i się do tego przyzwyczaiłem, mogę zarabiać 100 tysięcy. Tam oczywiście było 30, 50 i tak dalej. No i wszystkie już później wyższe poziomy to było takie zdziwienie, ale jakby zrozumiałem, że to działa. I ostatnio miałem takie myślenie, że jak tam dalej sobie zapisuję te cele, a muszę je coraz wyższe zapisywać, żeby cały czas być w grze i w obiegu, no to zauważyłem, że one się coraz szybciej materializują. Ostatnio nawet miałem taką fazę, że tak sobie myślałem o walce w Fame MMA. Znaczy nie myślałem o tym, że mnie to kręci, tylko ciekawe, kiedy ktoś do mnie napisze i minęło ze 3 dni, facet do mnie pisze, że akurat to było we Freak Fightach, więc nie jest to nic ciekawego dla mnie, ale samo to, że dzięki temu TikTokowi ktoś chce, żebym walczył w jakichś Freak Fightach. W ogóle wow. No i nawet teraz żartuję sobie z żoną, że już się boję tam wpisywać pewne rzeczy, bo tak szybko te rzeczy się realizują. I często jest tak, że jak sobie założysz jakiś taki ambitny, wielki cel, to zapisując to, za cholerę nie wiesz, jak to zrobisz. To jest tak wysoki cel, czy finansowy, czy nie wiem, samo, nie wiem, zakup mieszkania w Hiszpanii, później jak już sobie kupiłem mieszkanie w Hiszpanii, no to zakup 5 nieruchomości, to się wydaje takie, no, nierealne. Ale później to się realizuje i tak sobie patrzysz na te cele, kurde, kolejny poziom. I tak sobie kolejne poziomy osiągasz. I to nie wynika, cele nie wynikają z chciwości, tylko cele wynikają z tego, że no musisz mieć cele, żeby rano wstawać, żeby mieć tą energię, żeby mieć powera.
A zawsze jakby ta korzyść uboczna z tego jest zawsze fajna, bo budujesz wtedy swój majątek. Więc no, trzeba zmienić jakby to postrzeganie. W ogóle też fajnie, żebyś sobie wypisał albo wypisała te swoje przekonania na temat pieniędzy. Ale to się robi prosto, bo jak sobie zapiszesz jakby, że ja swoje imię zarabiam tam, nie wiem, 100 tysięcy, a teraz zarabiasz 10, to jakby wsłuchaj się w swoje reakcje, swojego ego, mózgu, jakie rzeczy ci podpowiada, typu nie wygłupiaj się, to nie dla ciebie. I ważne jest też, żeby jakby odkryć te emocje, które są z tym związane. Jak się wtedy czujesz? Czy to akceptujesz, czy po prostu się tego boisz i tak dalej. Więc tak w skrócie się pracuje, albo ja miałem takie doświadczenia z pieniędzmi. Teraz oczywiście jakby z perspektywy lat mi się to wydaje dziwne, to wszystko, że w ogóle kiedykolwiek miałem takie przekonania. No ale one gdzieś tam tkwią i oczywiście one nie są tak wyrwane całkowicie z korzeniami, gdzieś cały czas trzeba o tym pamiętać, żeby mieć tą świadomość, że jakby to, o czym myślisz, co myślisz o sobie, to wszystko można sterować tym i masz na to wpływ, to nie jest ci dane raz na całe życie. Więc dziękuję za ten odcinek vloga i do usłyszenia.